Łukasz Kocur, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie Echo 24. Dziś w studiu moim i Państwa gościem jest Pani Dominika Arendt-Witchen, koordynator Stowarzyszenia Inicjatywa Historyczna. Witam bardzo serdecznie Pani Dominiko. Dobry wieczór. Pani Dominiko, w tym tygodniu Warszawski Instytut Pamięci Narodowej bardzo z mocnym takim przekazem wyszedł do opinii publicznej. Miejmy nadzieję nie tylko w naszym kraju, ale także za pośrednictwem internetu, o czym sam przypominał Instytut Pamięci Narodowej, do społeczności międzynarodowej, że to jednak niemieckie i nazistowskie obozy śmierci mamy na terenie okupowanej byłej Polski w latach 39-45. Ciągle o tym przypominamy, no ale właśnie Instytut Pamięci Narodowej właśnie w tym tygodniu opublikował dane osobowe SS-manów z Auschwitz. To są dane jawne, te, które oczywiście zostały i nie zostały spalone przez samych nazistów czy wywiezione z tamtych obozów. A Państwa inicjatywa, i tutaj też moje pytanie będzie skierowane właśnie z tym wątkiem, Państwo na co dzień staracie się przywrócić tą pamięć historyczną, ale z akcentem na Dolny Śląsk. Pani Dominiko, jak na Dolnym Śląsku wygląda ta świadomość historyczna tego, co tutaj na tym terenie się działo? Powiem, u nas jest bardzo trudno budować świadomość historyczną, dlatego że my nie mamy miejsc pamięci takich ważnych wydarzeń historii Polski, tak? Ponieważ były to ziemie, które w czasach bliższych, które interesują młode pokolenie czy ludzi, po prostu nie należały do Polski. Nie mamy miejsc pamięci powstańców styczniowych, powstańców listopadowych. Nie mówię już o I wojnie światowej czy jakichś legionowych miejsc pamięci związanych z odzyskiwaniem niepodległości. Choć miejsca bardzo silnie germanizowane. Tak, ale nie mamy później tej całej obudowy właśnie, gdzie można by jakoś skoncentrować tą naszą pamięć na wydarzeniach związanych z oporem, z Armią Krajową, czy później z różnymi... czy miejscami właśnie chociażby kaźni, tak, narodu polskiego. Nie mamy tych miejsc, które mogłyby się stać takim centrum, gdzie można by opowiadać tą polską historię z tym lokalnym kontekstem. Nie mamy cmentarzy właśnie polskich. Tak naprawdę nasza historia zaczyna się tutaj w 1945 roku i faktycznie dużo jest do zrobienia, żeby pokazać, jaki opór tak zwanego podziemia niepodległościowego był od 1945 roku, bo już mamy cmentarz osobowicki, już mamy taką naszą wrocławską, rakowiecką, czyli więzienie na ulicy Kleczkowskiej. Tutaj już możemy budować typowo lokalne opowieści i opowiadać szerzej, co działo się w Polsce. Czy ulica Ofiar Oświęcimskich, bo to miejsce także szczególne. Ulica Ofiar Oświęcimskich, tak, tam faktycznie organizowaliśmy kiedyś właśnie, bo nie było już innego miejsca, gdzie można by we Wrocławiu taką rocznicę 27 stycznia obchodzić. Ale mówię, nie jest łatwo. Jak zaczynaliśmy w 2009 roku robić rekonstrukcję powstania warszawskiego właśnie we Wrocławiu, no to były pytania zewsząd, dlaczego we Wrocławiu? No bo to jest historia Polski. A ważna część historii Polski, kluczowa teraz dla budowania świadomości historycznej, dla budowania, nie chciałabym powiedzieć mitu, ale jednego z najważniejszych wydarzeń dla budowania tożsamości, współczesnej tożsamości narodowej, jakim było Powstanie Warszawskie. I dlatego stwierdziliśmy, że jest to tak ponad lokalna sprawa, nie dotyczy ona Warszawy, bo to miała być bitwa o Polskę. Powstanie warszawskie miało być powstaniem sierpniowym i miało być bitwą o Polskę, a ponieważ my jesteśmy teraz częścią tej Polski, no to musimy pamiętać o polskich rocznicach. Pani Dominiko, czy to jest tak, że przez te wszystkie lata tak naprawdę to aparat państwowy nie zadbał o to, aby wyjaśnić, układając to wszystko po kolei, najpierw te nieścisłości związane z naszą jakże bardzo trudną historię, bo mówimy przecież o tym micie wyzwoleńczym. Do tej pory pojawiają się dyskusje o słuszności czy niesłuszności wybuchu powstania warszawskiego. Do tej pory często słyszymy obelżywe słowa skierowane w stosunku do żołnierzy wyklętych, choćby też w tym tygodniu raport CIA, który został ujawniony, prawda, w prostej linii zostali zrównani niestety z bandytami, więc taka mowa nazistów z roku 39-45. I czy to jest tak rzeczywiście, że tutaj na Dolnym Śląsku państwo również, jako ta inicjatywa historyczna, historycy, ludzie, którzy o tą historię dbają i przywracają pamięć o naszych polskich bohaterach, no byli po prostu niezauważani, a jeśli tak, to czy to takie zaniedbanie systemowe, to co się wszystko działo po 89, brak finansów, jak sobie tłumaczyć tego rodzaju politykę? To jest bardzo ciekawe. No po 89 roku na początku musiała powstać pewna baza, zarówno baza organizacji obywatelskich, czy powstać wzory, na jakich mogłyby się
tworzyć te ruchy. Przecież obywatele nie byli nauczeni tworzenia stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, co można samemu zrobić. Oczywiście były, powiedzmy, ogródki działkowe, czy harcerstwo, były tego typu organizacje, ale nigdy nie było tego typu jeszcze organizacji w szerszym tego słowa znaczeniu. I oczywiście to bardzo pasuje do naszego polskiego pięknego charakteru, żeby się organizować, grupować, coś robić. I te organizacje pozarządowe się, prawda, rozwijały. Jakby z jednej strony różne typy organizacji pozarządowych, z drugiej strony powstaje IPN bardzo późno. Proszę powiedzieć, to jest chyba 96-98 rok, żeby tutaj nie pomylić, dopiero powstaje IPN. Wcześniej to były tylko prace gdzieś na uniwersytetach, w archiwach. I dopiero, dostęp do archiwów dla uprzywilejowanych. Tak, i później dopiero IPN tworzy komórkę edukacji narodowej, biuro edukacji publicznej, czy czegoś wyjścia na zewnątrz, no bo skąd mieliśmy czerpać te wiedzę, te archiwa? Oczywiście to wszystko gdzieś tam, ten materiał się zbiera, ludzie przeprowadzają wywiady, spotykają się, tworzą się organizacje kombatanckie. A i tak naprawdę, wydaje mi się, wszystkim to mówię, że dla mnie taki czas start nowoczesnej polityki historycznej, którą my się inspirujemy, to jest powstanie Muzeum Powstania Warszawskiego, jest otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego, które powstało w rok. Tak naprawdę od podpisania, przekazania budynku przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego do otwarcia mija rok. Czegoś takiego jeszcze w Polsce nie powtórzono. I pokazano otwarcie tego muzeum w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, jakby ogniskuje najważniejsze rzeczy, czyli mamy super nowoczesne muzeum, fantastycznie zrobione, które do dzisiaj się nie nudzi. Mamy ideę, tak, która porywa. Mamy rzeszę kombatantów, których pokazujemy, ci ludzie żyją koło nas. To oni są tam na zdjęciach, to są te piękne kobiety, to są te kanały, to są ci ludzie, którzy walczyli z tą bronią. I oni widzą tych ludzi, że może to jest ten dziadek, który właśnie gdzieś tam w parku z drugim mówił do siebie o nieznanych rzeczach. I otwarcie tego muzeum, te milionowe tłumy, które się przelewają, otworzyły oczy, jak można mówić ciekawie o historii i że historia tak naprawdę jest tak ciekawa. Ja zdając mocno pod koniec lat 90. maturę rozszerzoną z historii, w zasadzie tylko zahaczyliśmy o Powstanie Warszawskie, doszliśmy w zasadzie do początków, do wybuchu II wojny światowej. Czyli współczesnej historii w zasadzie w szkołach nie było, ja mówię na etapie. Nie było ciekawych programów, wiadomo, każdy pamięta tajemnice II wojny światowej, to, prawda? To jeszcze z czasów dawniejszych. To był program, który też był bardzo ciekawy, powiedzmy sobie, ja go pamiętam z dzieciństwa. Wciąż kontynuowany przez pana Wołoszańskiego. Tak, również należy zaznaczyć. To jest bardzo ciekawy program, a jakoś jedyny, tak? Ale powstaje Muzeum Powstania Warszawskiego. Czekamy na Muzeum Józefa Piłsudskiego, to już tak, ale tych już muzeów troszeczkę później powstało trochę więcej. Nie mogę powiedzieć, że grzyby po deszczu, ale powstały. I Muzeum Powstania Warszawskiego razem z pokazaniem, jak można świętować polskie rocznice, że to nie są szablonowe, nudne uroczystości państwowe, że owszem, jest pewna powaga na cmentarzu, przy pomniku, że jest zachowana powaga, ale co się dzieje obok tego? Są teatry, są malowane murale od razu, są nagrywane płyty z muzyką rockową, czy z muzyką, jakąś poezją śpiewaną, czy rap, czy tutaj Laocze wydaje płytę, która też jest kamieniem milowym. Panny Wyklęte to już jest jakieś 7 lat później, czy 8, ale Laocze z piosenką dla mnie kultową, czyli Tramwajem jadę na wojnę, no to jest to w ogóle jakby są fantastyczną płytą, też wyznacza pewien nurt, który już teraz może powiedzieć o jakimś nurcie, nie wiem, twórczości patriotycznej i to we wszystkich gatunkach muzyki. Od jazzu, prawda, Agazarian, do właśnie wierszy osób szeroko pojętych, które brały udział w Powstaniu Warszawskim. I do tego ogródka, pani Dominiko, wejdę w słowo, chyba również należy dorzucić rekonstrukcje historyczne, bo ten wydarzeń sierpień 44, to tu we Wrocławiu, dzięki państwa inicjatywie, rzesza w okolicach 3000 osób, więc muszę dopytać, czy to jest tak, że my tutaj we Wrocławiu nie mamy kłopotu z dobrym odbiorem i z dobrym przeczytaniem tej historii naszej z II wojny światowej i również lat PRL-u tak naprawdę, bo przecież to tutaj również we Wrocławiu działo się bardzo, bardzo dużo w tym temacie, to znaczy trafiacie państwo na bardzo podatny grunt, jak popatrzymy na nasz Dolny Śląski Wrocław? Tak. Grunt jest bardzo podatny, bardzo pozytywny, o wiele bardziej pozytywny odbiór tych wszystkich wydarzeń związanych z Powstaniem Warszawskim mamy wśród ludzi, niż na początku były wśród mediów.
Nawet Gazeta Wyborcza podczas jednej z rekonstrukcji wywiesiła taki baner: nie chcemy strzałów na polskich ulicach. Ponieważ wszyscy zaczęli fotografować, to bardzo szybko zdjęli ten taki jakiś napis, ponieważ rekonstrukcja po prostu odnosiła sukces. W takim sensie, że my zawsze staramy się edukować. Czyli każda rekonstrukcja jest na żywo opatrzona komentarzem lektora, historyka, który bardzo poważnie się do tego przygotowuje. To był jeden doktor habilitowany z Rzeszowa, który zawsze nam te... ponieważ rekonstrukcja faktycznie była rekonstrukcją, ona łączyła w jednym momencie różne wydarzenia z powstania, ale to było wszystko na faktach. I on opowiadał, mimo że były bardzo głośne, były strzały, były huki, wszystko towarzyszył temu bardzo wyraźny głos lektora. Przed rekonstrukcjami staraliśmy się, aby były takie dioramy. Wiadomo, no, sprzęt wojskowy, to po prostu to tutaj się nie da się zapanować nad publicznością. Jest oblegany zawsze. A rekonstruktorzy są ludzie z pasją i oni kochają to, co robią, i to jest ich hobby i bardzo chętnie się dzielą tą wiedzą. Ja przyznam, tutaj mogłabym kilka historii już powiedzieć, takich osobistych, jak poprzez to, że przyszła mama z dzieckiem, czy jakiś młody człowiek, porozmawiać sobie o czołgu, a skończyło się, że jest wolontariuszem dla kombatantów. Ja znam kilka takich historii osobiście, że poprzez to, że niby z ciekawości chciał zobaczyć właśnie ten sprzęt wojskowy, powiedziałam tak, a ja ci pokażę człowieka, zaraz tu przyjdzie człowiek, który na taki sprzęt szedł z butelką z benzyną. No niemożliwe, tak? Czyli można zaryzykować stwierdzenie, że ta historia się sama broni, ale chyba nie do końca tak jest. Czy to jest tak, że rzeczywiście jak popatrzymy na tą politykę historyczną właśnie u nas na Dolnym Śląsku i w samym Wrocławiu, mieście z jakże bogatą historią i właśnie trudną, co chciałbym jeszcze raz powtórzyć, to gdzie napotykacie Państwo na największe problemy, na taki mur nie do przejścia? Bo jak popatrzymy na rok 2010, Pani już o tej, Pani Dominiko, o tej dacie powiedziała, 27 stycznia, wtedy właśnie na ulicy Ofiar Oświęcimskich stowarzyszenie zorganizowało taką plenerową uroczystość i przekaz był bardzo prosty, to znaczy tak, chcieliście Państwo złożyć hołd ofiarom niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego, a także zagłady. No właśnie, świat już ma problem nawet z tym sformułowaniem, prawda? Słyszymy w mediach czy na łamach prasy często polskie obozy śmierci i zagłady, a wy już wtedy bez niczyjej pomocy przypominaliście dobre, już teraz 7 lat temu kalendarzowe, o tym no jakże niby oczywistym dla nas wydarzeniu. Tak, zrobiliśmy to razem, zaprosiliśmy do współpracy Fundację Bente Kahan i Gminę Żydowską. Odbyły się modlitwy w języku polskim, w języku żydowskim. Niestety to był taki termin, że jedna z nielicznych osób żyjących, która przeżyła obóz Polka, a zarazem bohaterka Kamieni na Szanie, z pani Urszula Plenkiewicz, pseudonim Urka, na szczęście napisała ten tekst i nie była w stanie już przyjść, wtedy był naprawdę spory mróz. Dla nas ta uroczystość była ważna, ponieważ była to jedno z ostatnich lat, kiedy wydawało nam się, że mogą być uczestnicy tamtych wydarzeń, spojrzeć ludziom w oczy. No niestety właśnie ja musiałam odczytać ten list. Również ze strony żydowskiej też nie mogliśmy nikogo, żadnego żyjącego świadka znaleźć tutaj w okolicy. Spotkało się z dobrym odbiorem, ale nie wiem, czy pan wie, że są bardzo poważne zakusy, żeby zmienić tą ulicę, no bo nie jest ona najszczęśliwsza, tak? No bo myśmy też powinni pójść w kierunku nie ofiar oświęcimskich, tylko ofiar Auschwitz. Dlaczego w tym miejscu, a tu w rynku, a to była taka ulica średniowieczną nazwą, więc ja mam bardzo poważne obawy, że ta ulica niedługo ulegnie zmianie. Na razie oczywiście nikt tego nie chce ruszyć, ale pojawiły się w komentarzach właśnie, że dlaczego ta ulica tutaj, czy to jest dobre miejsce, żeby właśnie ofiary czcić w takim miejscu, że ludzie nie będą wiedzieli, dlaczego znicze są tutaj zapalone. No mówię, no ja uważam, że warto przypominać, nie mamy tutaj we Wrocławiu żadnego tylko miejsca świadomie innego. Jeżeli dobrze odczytuje pani przekaz, prawda? Bo z tym też mieliśmy problem, to znaczy z tymi tak zwanymi w cudzysłowie polskimi obozami. To czy jest problem państwo... cały czas. Ja myślę, że ten problem jest o wiele większy teraz w 2010 roku. W czasach, kiedy w Polsce używano tego, starsi ludzie mówią cały czas, a ktoś był w Oświęcimiu, tak? Bardzo dobrze, że wprowadzono, nie że ktoś był w Oświęcimiu, co było jasne, bo ja się spotykam cały czas z osobami starszymi, które mówią, no, że ktoś był w Oświęcimiu, czy że jego mama z Szuka została przywieziona do Oświęcimia. Czyli z czasów, można powiedzieć, jak to się mówi, komuny, mówiono do Oświęcimia. Nie wiem, skąd to się wzięło, socjolodzy musieli powiedzieć. Teraz raczej się mówi do Auschwitz, tak? Ktoś był więc więźniem nie Oświęcimia, tylko więźniem Auschwitz. Dlatego tu mieliśmy ulicę Ofiar Oświęcimskich, a nie Ofiar Auschwitz. Więc już samo nazwanie tego współczujemy mieszkańcom Oświęcimia, tak, że tak bardzo negatywnie na ich miasto wpłynęła ta lokalizacja, ale
dobrze już jest Auschwitz, tak? I teraz myślę, że w 2010 roku ten problem był już sygnalizowany i mówiło, on występował tylko głównie w gazetach amerykańskich. Trend jest niebezpieczny dlatego, że teraz jest głównie on używany w prasie lub przez dziennikarzy niemieckich. I tutaj się bardzo się cieszę, że Fundacja Tradycji Miast i Wsi po prostu pojedzie. Których nie możemy podejrzewać o niewiedzę w tym temacie, prawda? Oczywiście, no oni pojadą i po prostu te billboardy po prostu pokażą wyraźnie, jakie to były, jakie to bardzo krótkie takie piktogramowe grafiki, jasny przekaz, jakie to po prostu były obozy. Ale ja zakładam, że był tutaj pomysł pana doktora Pawła Ukielskiego, żeby w budżecie IPN-u po prostu wyasygnować pewną kwotę na płatne reklamy, takie stronicowe, wielkie reklamy, które by się pojawiały w największych gazetach amerykańskich i niemieckich. Gdyby krótko, jasno i na temat były opisane, kto założył te obozy, w jakiej liczbie, w jakich miejscowościach, że po prostu Niemcy, nie chcę tu powiedzieć, ale czarną robotę, najgorszą robotę, obozy zagłady, w zasadzie wszystkie prawie, 90% były usytuowane na terenie Polski. Czy to jest tak, pani koordynator, że oprócz tej kampanii, o której pani powiedziała, nie tyle reklamowej, ale to też kolokwialnie może tak ją nazwijmy, to internet, jak Warszawski Instytut Pamięci Narodowej zaznaczał, jest tym miejscem, gdzie ta walka spośród tych wielu frontów powinna być właśnie najmocniej ukierunkowana, że państwo, jak również walczycie z tą prawdą historyczną na co dzień, z udostępnianiem szerszej gronu publiczności i opinii publicznej, to właśnie internet jest takim miejscem, gdzie możemy faktycznie coś ugrać i nawet w konsekwencji zwyciężyć na tym polu. Na pewno. To jest jedna z przestrzeni, oczywiście jak najbardziej, ale uważam, że nie powinniśmy tego odpuścić, ponieważ te publikacje pojawiały się w telewizji, która dalej ma wielkiem, jest to naprawdę rządzi, że tutaj masami, tak? I nie możemy absolutnie skoncentrować się tylko w internecie. No niestety musimy działać tam, gdzie działają kłamcy. Więc jeżeli to jest telewizja, to trzeba by to, żeby sprostowania były dokładnie w tym samym czasie antenowym, a nie nagle gdzieś na jakimś fanpage'u czy na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Także tutaj, no to nie nam tutaj, ale jak pan wspomina, 7 lat temu uważam, że ten problem był o wiele mniejszy niż teraz. Powiedzmy w takim razie na koniec naszej rozmowy o tych największych inicjatywach z państwa strony, ze strony stowarzyszenia. Wrocław przecież jako stolica regionu oddziaływa zarazem również na mniejsze miejscowości naszego regionu właśnie przez cały okres PRL-u i o tej bogatej historii, o tej opozycji i zalążkach państwo również dużo mówicie, ale to także pamięć o rotmistrzu Pileckim i wiele, wiele innych. Pisanie kartek do powstańców. Tak, listów. Listów, tak. Powiedzmy również w tym roku, na co warto zwrócić uwagę? W tym roku, ponieważ bardzo widać aktywnie miasta również na Dolnym Śląsku przystąpiły do tak zwanej dekomunizacji ulic. Posiadamy nieodpłatnie, udostępniamy 3 wystawy tematyczne. Jedna jest to wystawa o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Może być biograficzna, nazywa się Ochotnik do Auschwitz. Właśnie tam jest bardzo dużo temu tematowi poświęcone. Jest to wystawa bardzo prosta do złożenia do szkół, do domów kultury. Nie jest to wystawa plenerowa, właśnie taka prosta do zaprezentowania. Druga wystawa plenerowa, Odzyskiwani bohaterowie, gdzie jest 12 bohaterów i ich kaci oraz dokumenty dotyczące śmierci procesu i biogramy osób, które były odpowiedzialne za śmierć 12 bohaterów odzyskiwanych, czyli z Łączki. Tam jest i Inka, i major Łupaszko, i Zapora, i rotmistrz Witold Pilecki, generał Nil. Więc jakbyśmy robili wystawę, wszyscy jeszcze byli niezidentyfikowani. To jest pod redakcją profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Wystawa plenerowa, idealna do miast, wiele miast już dolnośląskich. I Kłudowa-Zdrój była, i Nowa Ruda, i Świdnica, więc zapraszamy również tutaj, gdyby ktoś chciał do wypożyczenia tej wystawy plenerowej. Często ona towarzyszy właśnie zmianą ulic, rond. Teraz przygotowuje się Jawor do zmiany ulic. Będą chcieli, aby jedna z ulic została zamieniona na rotmistrza Witolda Pileckiego. Wspieramy gminy, wspieramy teraz Wągrowiec, nasza wystawa, która wielkopolska. 1 marca właśnie Odzyskiwani bohaterowie będą towarzyszyli otwarciu na nowo, jakby nadaniu nazwy rotmistrza Pileckiego. Też wystawa o polskim państwie podziemnym, więc mówię, wspieramy. Czy Solidarności Walczącej, bo a to Solidarność przecież jedna będzie. Z państwa dużych projektów. A, tak, będzie. To będzie, będzie. To pani Dominiko, już naprawdę na koniec, może zaprośmy tak. W takim razie chętnych. Zapraszamy przede wszystkim na śledzenie
naszego fanpage'a na Facebooku, ale również rozbudowujemy naszą nową stronę internetową iha.org.pl. Zapraszam też do bezpośredniego kontaktu. Powiem jedno, nasza organizacja nigdy nie zatrudniała ludzi, jak to się mówi, na etatach. Jest to zbiór ludzi, którzy po godzinach w zasadzie pracują dla sprawy. Nie jesteśmy zawodową fundacją, o jakich się mówi, czy stowarzyszeniem, tylko po prostu, dlatego muszą Państwo wybaczyć, czasami brak aktualizacji, ale działamy po prostu trochę po godzinach, chociaż myślę, że dosyć profesjonalnie, bo dość poważne osoby mamy, czy w zarządzie, czy właśnie działają i potrafią. A to wszystko po to, aby przypomnieć ważnych, często zapomnianych, jak Państwo sami przypominacie, bohaterów, miejsca, także wydarzenia związane z historią Polski, w szczególności Dolnego Śląska. Dominika Arendt-Witchen, koordynator Stowarzyszenia Inicjatywa Historyczna, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękujemy za te informacje, za przybycie do studia. To wszystko w tej rozmowie Echo24. Do zobaczenia. Dziękuję.